Partnerem odcinka jest Lajokat. Link w opisie. Witam Was w kolejnym odcinku z Kronik Awatara. Tym razem dość dużą przewagą wygrał temat dlaczego Aang jest lepszy od Kory. Temat nieco wrażliwy, gdyż zdania w komentarzach pod ankietą były podzielone. Nie bójcie się jednak. Za tydzień o tej samej porze filmik dlaczego Kora jest lepsza od Aanga. Wniosek? Oba seriale mają swoje plusy i minusy, dlatego też taki malutki podział. Ostrzegam, że ten materiał zawiera w większości moje subiektywne opinie, więc możecie się z nim nie zgadzać. Nie obrażę się. Dobra, koniec tego przedługiego wstępu. Usiądźcie wygodnie, zróbcie sobie kawkę lub herbatkę i zapraszam do oglądania. Podzieliłem materiał na 5 głównych części. Każdą z nich uwarunkuję, czemu akurat uważam tak, a nie inaczej. No to w takim razie. Powód pierwszy. Magia. Rdzeniem obu serii są oczywiście umiejętności ludzi potrafiących kontrolować cztery główne żywioły. Jednakowo, tutaj możemy zauważyć lekkie zmiany, które jednak mają znaczenie. O co mi chodzi? No więc weźmy pod uwagę, że każdy z żywiołów posiada swój unikatowy styl. Na przykład magowie ognia operują agresywnym i szybkim stylem walki. Niejednokrotnie na ich sztukę tkania wpływają emocje mogące zakłócić działanie magii lub nawet ją zablokować. Dzieje się tak przez moc ognia, nad którą należy posiadać zawsze absolutną kontrolę. Tak naprawdę w serii występuje tylko kilku magów ognia, rozumiejących prawdziwą naturę ognia, co jest niezwykłym zjawiskiem. Magowie powietrza to pacyfistyczni wegetarianie, starający się zawsze omijać konflikty. Pokazuje to dobrze Aang, stając naprzeciwko Ozaya i darując mu życie. Magia powietrza skupia się na manewrach, jak i zwinności. Nigdy nie wymierza bezpośrednich uderzeń oraz stroni od ostrych ruchów. Magia wody jest sama jak woda, plastyczna, czysta. Zmiany pomiędzy stanami skupienia, czyli lodem lub parą, mają w sobie silne piękno. Każdy mistrz magii wody posiada ekstremalnie potężne i wdzięczne ruchy. No i magia ziemi. Twarda, zakorzeniona, bezkompromisowa. Dobry mag ziemi jest zawsze cierpliwy i wytrwały. W dużej mierze. Przedstawia podejście defensywne, jak to pokazuje Toph oraz Król Bumi. Piękne, widocznym gołym okiem różnice są podstawą świata awatara Aanga, a jak to jest przedstawione w legendzie Kory? Zniekształca wyżej wymienione wartości i podstawy. Magowie wody walczą bez gracji, magom ognia brakuje tej całej zaciekłości, a generowanie błyskawicy, która była niegdyś zarezerwowana dla jednostek, staje się raczej rzeczą spopularyzowaną. Technika straciła swoją unikalność. Zwykli tkacze ziemi zostali zepchani na dalszy plan przez jednostki zdolne do tkania metalu lub lawy. Przypominam, że nie każdy mag ziemi miał predyspozycję do tych dwóch submagii. No i magowie powietrza. Trochę ukazani z początku jako zbyt potężni, aby na końcu być w ogóle nieprzydatni. Przykład? Równościowcy nie potrafiący dać sobie rady z 5-letnim dzieckiem, ale już z doświadczoną w wielu bojach Lin Beifong poradzili sobie bez problemu. Całe szczęście mamy Zahira, który przedstawia całkiem inne podejście do świata, jak i ideologii magów powietrza. Powód drugi. Romanse. Zauważyliście jedną najważniejszą rzecz? W legendzie Aanga miłość jak i romanse nigdy nie były brane pod uwagę jako główny wątek. Jasne, było ich sporo, lecz grały rolę dodatku, posypki wspaniałego tortu. W tym głównym romans pomiędzy Aangiem i Katarą był przedstawiony od samego początku. Widzimy jego rozkwit, magię, coś co jest odbierane komfortowo przez widza. A w legendzie Kory? Cóż, natłok mikstury romansów wpływające w dużym stopniu na fabułę główną. Trójkąty zakochanych, czy choćby w ostatnim odcinku przedstawiony związek Kory z Asami, wzięty z tak zwanej dziury. To wszystko funkcjonuje na zasadzie jakiejś telenoweli, gdzie mi oglądało to się tragicznie i miałem z tyłu głowy ten niesmak. Albo związek Bolina z Eską, także wedle mnie umieszczony na siłę. Miało wyjść śmiesznie, a wyszło trochę tak mech, uwłaczając samej wspaniałej postaci, jaką był sam Bolin. Powód trzeci. Różnica w mocy. Z wielką mocą idzie wielka odpowiedzialność, jak to mawiał Nick Fury. W ostatnim Władcy Wiatru, jak na tacy, jest widoczne, że magowie otrzymali tyle mocy, ile potrzebowali. Im częściej trenowali, uczyli się oraz przeżywali coraz to nowe przygody, rośli na sile. Technologia nie przewyższała ich w żaden sposób, choć istniały już czołgi Narodu Ognia czy sterowce. Mistrzowie magii tacy jak Toph, Azula, Katara czy Ozaj nie obawiali się jakichś tam technologii albo słabszych magów. Byli po prostu sami siebie lepsi.
W legendzie Korry jasnym i widocznym jest rozwój technologii. Jednak kto to widział, aby awatar dodatkowo w stanie awatara przegrał pojedynek 1 na 1? Tu patrz, Kuvira kontra Korra. Możecie tłumaczyć, że Maxim, ale ona była osłabiona psychicznie, a jej połączenie z duchami poprzednich awatarów zerwane. No ale szanujmy się, to już lekka przesada. Korra została w jawny sposób osłabiona tylko aby pokazać, no właśnie co? Marność sytuacji? Przewagę ideologii Kuviry? Głębię skazy na psychice awatar? Powód czwarty. Historia i wątki. Cała fabuła Legend Aanga kręci się wokół jednego, prostego, głównego wątku, gdy poboczne, mniej ważne historie zawarte są jakby pomiędzy. Jednakowo, walka z Narodem Ognia oraz powstrzymanie Ozaja jako głównego złego jest zawsze do czego dąży nasz awatar. Takie postacie jak Admirał Zao oraz Azula są wdrażani jako przeszkody w kolejnych sezonach serialu oraz są szczegółowo prezentowani. Nie przeszkadza to im być doskonałą częścią całości. Legenda Korry nigdy nie miała stałego celu. Korra opanowała już 3 z 4 żywiołów niemal do perfekcji, więc jest na końcu swojej drogi nauki magii. W każdym z sezonów jest też nowy wróg z nowymi ideałami. W pierwszym jest Amon, potem Unalak, następnie Czerwony Lotos, by skończyć na Kuvirze. Rażącym w tym jest to, że Korra w każdej z tych opowieści nie zawsze gra główną rolę, nie zawsze daje radę sama rozwiązać zaistniałego problemu. W przeciwieństwie do Aanga, potrzebuje o wiele więcej wsparcia ze strony przyjaciół, co nieraz ukazuje ją w roli tej słabszej. Jej słabość jest pokazana choćby przy spotkaniu ze starą Toph, gdy ta miesza ją całkowicie z błotem. I to dosłownie. Z historii i wątków w Korze jednak szanuje historię Wana. Przedstawienie początku istnienia figury awatara jako obrońcy równowagi oraz pokoju pomiędzy ludźmi, jak i światem duchów, została przedstawiona w sposób epicki. Powód piąty. Postacie. Postacie w legendzie Aanga były dobrze rozwinięte i każda z nich miała mocne tak zwane podstawy. Airo, Toph i Zuko otrzymali osobne historie oraz swoje osobne sceny czy nawet odcinki. Historia Roku i Sozina została również świetnie opracowana i przedstawiona. Każda postać z drużyny Aanga miała coś wyjątkowego, co sprawiało, że widzieliśmy w nich swoje oblicze. Przyznać się, kto nie lubił z was Sokki? Sok z kaktusa forever! Drużyna Korry nie wydawała się za to niczym nadzwyczajnym. Bolin był przeciętnym magiem ziemi, Mako magiem ognia posiadającym relatywnie niewielką moc, a Sami wcale nie była dobrze zbudowaną postacią, przy czym nawet nie sprawiała, że ktoś mógł coś do niej poczuć. Tenzin i jego rodzina byli w porządku. Po prostu w porządku. To dobre słowo, nic ważnego. Jego dzieci, jak wcześniej wspomniałem, były lekko przekokrzone. Sama Korra, która miała być najsilniejszym tkaczem na świecie, bez przerwy się z czymś zmagała i niepotrzebnie trudziła. Sami musicie się zgodzić, że każdy awatar miał swoją misję, walkę, ale Korra dosłownie emanowała aurą tej słabej. Nie dorastała do pięt takim postaciom jak Katara, Toph, Azula, Hamak, Yoshi, Yangchen. Po prostu nie ten kaliber. Podsumowując całość kilkoma zdaniami, legenda Aanga była pełna filozofii i doskonałych rzeczy do nauczenia się od każdej z przedstawionych postaci. Sprawiła, że ludzie pokochali ten świat. Legenda Korry nie miała żadnej poważniejszej filozofii, oprócz kilku słów samego starszego Aanga, Airo w świecie duchów i świetnie napisanej postaci Zahira. W większości wmieszano tu politykę i bezsensowną nierównowagę. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że nie obraziłem nikogo moją opinią. Jednak przypominam, za tydzień, dlaczego Korra jest lepsza od Aanga? Napiszcie w komentarzu wasze spojrzenie na temat. Proszę tylko bez plucia. Szanujmy się. Zapraszam do wypełnienia kolejnej ankiety, której link znajdziesz w opisie. Nie zapomnij także subować kanału oraz włączyć powiadomień dzwoneczkiem. Oczywiście, jak chcesz być na bieżąco z tego typu materiałami, ja się z wami w takim razie żegnam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku z Kronik Awatara. Na razie! Losowa ciekawostka czeka i tu. Jeden z twórców Legend Aanga, Michael DiMartino, opuścił studio pracujące nad serialem Family Guy,
na rzecz właśnie ostatniego władcy wiatru.